sumie to już wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Edukacyjnym Katowickiego Wydziału Instytutu Pamięci Narodowej na przystanku Historia imienia Henryka Sławika. Jest mi niezwykle miło powitać tak zacne grono gości na niezwykłym wydarzeniu, na prezentacji, promocji książki księdza Henryka Wolczyka pod tytułem Siedem Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni Wujek. Co oczywiste, skoro promocja książki jest z nami autor, którego pragnę bardzo serdecznie powitać, ksiądz Henryk Wolczyk. Serdecznie pragnę powitać panią profesor Krystynę Hyskę-Kwaśniewicz. Z dwóch powodów, jeśli wolno je tu wyrazić. Po pierwsze, będzie pani profesor interlokutorką księdza Henryka Wolczyka podczas dzisiejszego spotkania. Ale rzecz ważniejsza, to wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby nie inicjatywa właśnie pani profesor. Tym bardziej wielkie dzięki. Jest mi niezwykle miło powitać także wśród nas księdza biskupa Marka Szkudło. Jest autorem wstępu do tego wydania publikacji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli wydawców tego wydania książki. Witam pana dyrektora Roberta Ciupę z Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Teraz pana Czesława Mauera, wydawnictwo Emanuel. Na tym moje wystąpienie zakończę. Poproszę o dalsze prowadzenie panią profesor. Tadeusz Kijonka, Pasterka 1981. Noc zwęglona, pod stopami zżeliwiały śnieg gruz. W wiórach mrozu świerk zwalony, kolczastego drutu klomp. Znikąd gwiazdy betlejemskiej, po rękojeść wbity nóż. Dmą syreny milicyjne zamiast łun anielskich trąb. Co kopalnia wilki wyją, ślepia hałd się żarzą złe, rzężą w głuszy zasadzonej starcze piece śląskich hut. Martwa noc. Czy znów archanioł zerwie powalonych w śnie gwiazdą, gwiazdo pogrzebana, kto? Lecz kto uwierzy w cud? Jednak wyszli przed północą, jak na szychtę, twardo brną w skrzepach mrozu, w ostach wiatru, głuchoniemy łopot stóp. Bo na murach zwiastowania słowa zaszły czarną krwią. I co serce lęk, czy jeszcze żłóbek tam, czy Boży grób? Gwiazdo, gwiazdo w locie ścięta, a wmiażdżona mściwie w gruz. Tak by nawet ślad nadziei nie tlił się, że wejdzie blask. Jednak idą dom za domem, choć pancerny wielki wóz zawisł w niebie i dmie śniedzią z mroźnych chmur
łzawiący gaz, aż rozstąpił się przed żłóbkiem wyciosanym z węgla tłum i wytargał skrzepłe żebra jak w eksplozji szloku ból. Słychać wzbiera. Krok za krokiem pióro puszy czarnych szum. Z wujka idą placu śmierci. Lulej, lulej, w błyskach kul. Lulej, lulej, ty ziarenko światła wśród podziemnych skał. A na rękach niosą w darze dziewięć przestrzelonych ciał. Piękny wiersz Tadeusza Kijonki w wykonaniu pani Marii Stokowskiej z Teatru Śląskiego wprowadził nas w nastrój dzisiejszego wieczoru, w którym rozmawiać będziemy o książce księdza Chorej Kowalczyka Krzyż nigdy nie umiera. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, to teraz ja chciałam podziękować panu dyrektorowi Andrzejowi Schneiderowi, bo gdyby nie zgodził się zorganizować tego spotkania, to mój dobry pomysł popłynąłby razem z wiatrem w inne strony Polski. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Proszę o brawa. Przejdziemy do rozmowy, ale najpierw bardzo poprosimy księdza Henryka, autora, żeby był uprzejmy wsiąść z nami przy stole. To wydanie, bo jest to już wydanie drugie, jest trochę bogatsze, bo mamy tutaj także większy aneks, ale przede wszystkim otwiera je przedmowa księdza biskupa Marka Szkudło, który jest także świadkiem, bo w tamtych czasach był wikarym na proboscie, które prowadził autor książki i wielokrotnie w książce się pojawia. Mamy nadzieję, że zechce także wziąć udział w tej rozmowie, bo wstęp bardzo pięknie wprowadza w istotę tej książki. Więc może warto się dowiedzieć, jak to się stało, że taki wstęp powstał. Bo są takie wstępy do książek, których się nie czyta, tylko kartkuje, prawda? A ten wstęp się czyta, przykuwa on uwagę od pierwszego zdania. Książka mówi o przestrzeni miasta naznaczonej specjalnie, bo dla mnie właśnie przestrzeń Parku Kościuszki jest najważniejsza w Katowicach. Tak się składa, że to miejsce przyciąga różne wydarzenia i najważniejsze treści. One układają się już w historię. Tam mamy wieżę spadochronową, znaną z bohaterskiej obrony Katowic. Koło kościółka świętego Michała niedawno stanął obelisk sławiący nazwiska polskich wspinaczy, alpinistów, himalajstów, którzy pozostali na zawsze w górach. A od strony południowej mamy kopalnię Wujek i kościół podniesienia krzyża. Nie jest zgrzytem na zboczu, na stoku tego parku cmentarz żołnierzy radzieckich, bo to są ci chłopcy, którzy zginęli w naszym mieście i takie miejsce im też się należy. Za nich też trzeba odmówić wieczne odpoczywanie. To spina całą przestrzeń w jedną klamrę, historyczną i symboliczną. I jest wiele książek na temat Parku Kościuszki i wiele wierszy.
Mamy nawet sonety brynowskie Tadeusza Kijonki, obecnego tu zresztą na sali. Jak to się dzieje, że to wszystko kondensuje się w jednym miejscu? Ksiądz Wobość przez wiele lat był z kościółkiem świętego Michała związany. A może proszę nam coś powiedzieć o doświadczeniach duszpasterza niezwykłego kościoła. Też na użytek tego spotkania dopiero uświadomiłem sobie pierwsze godziny pobytu u świętego Michała. To był środek maja 1980 roku. Zwykle przenosiny datuje się na koniec wakacji, koniec sierpnia. Dlaczego się znalazłem w środku maja w Katowicach w parafii świętego Michała? Jest moja próba wyjaśnienia też tego. W tej książeczce, to chyba na wstępie możecie Państwo przeczytać. Ale ja widzę ten związek między tym, co się stało na przełomie lutego i marca w Polsce w obecności księdza profesora Franciszka Blachnickiego. Odbyła się kolejna kongregacja odpowiedzialnych ruchu Światło Życie, gdzie wśród tematów ważnych pojawił się też i ten, który obliguje wierzących do świadectwa społeczno-politycznego. Ksiądz Blachnicki wtedy stawiał pytanie, czy zbliżające się wybory są wyborami, czy tylko głosowaniem. Jeśli jest to głosowanie, a nie wybory, nie mamy wpływu na listę, to czy słuszną rzeczą jest brać udział w czymś, co pozoruje wybory, ale w rzeczywistości nie jest. I powstała deklaracja w ważnych sprawach bytu narodowego, którą to deklarację ponad 500 dorosłych uczestników kongregacji podpisywało. Zrobiło się wtedy dość głośno, że Ruch Światło Życie się upolitycznia, co nie było prawdziwe. Ruch Światło Życie jako ruch gromadzący ludzi wiary dojrzałej byli przekonani, że nie może być żadnej dziedziny życia ludzkiego zakłamany. A przeto ksiądz Franciszek wcale nas nie uczył nie pójścia na wybory czy jakiegoś afrontu społecznego, tylko domagał się, aby wszyscy wierzący, uczestnicy tego ruchu byli sobą, nie byli uczestnikami jakiejś farsy. I wtedy wiem, że niespodzianie dostałem się z kurii, gdzie 5 lat byłem na etacie wizytatora katechetycznego. Niespodzianie dostałem się z minuty na minutę, z godziny na godzinę do świętego Michała. Miejsca, w którym się gromadziłem z grupą modlitewną przez ostatnie 5 lat, co poniedziałek, była to dla mnie bardzo ukochana świątynia, a teraz byłem prawie w szoku, nie dowierzałem, że zostałem rektorem tego miejsca, które kochałem co poniedziałek w dwugodzinnej modlitwie, uwielbienia, dziękczynienia, śpiewu, adoracji. I kiedy się znalazłem nagle w roli rektora, bo to nie była jeszcze formalnie parafia, tylko był to rektorat, a znalazłem się w środku tygodnia, który w liturgii nazywa się Dni Krzyżowe. Trzeba było w ramach tych Dni Krzyżowych dotrzeć do krzyża parafialnego i modlić się o urodzaje. Nie mogłem się nadziwić wtedy, że znalazłem się w parafii, gdzie nie ma ani jednego krzyża. My nie mamy dokąd pielgrzymować. I taka mi się śniła wtedy już idea, jak tylko gdzieś jakaś szarpaczka będzie na terenie parafii, musimy postawić rychło krzyż, bo nie ma dokąd iść procesji w Dniach Krzyżowych. To jest taka refleksja wstępna, maj 80, pierwsze godziny mojego pobytu u świętego Michała. Nie wiedziałem, że się doczekam za niecałe półtora roku niezmiernego krzyża. Krzyża pomnika wysokości 30 paru metrów, stalowy, upamiętniający ofiarę 9 górników,
którzy są pod tym krzyżem w kształcie leżących zniczy. Ja to odbieram, oni adorują ten krzyż, który się wznosi na wysokości 30 ponad metrów. Oni adorują tajemnicę krzyża, dając własnym przykładem doping nam wszystkim, że krzyż nie jest śmiercią, ale krzyż jest świadectwem życia w prawdzie. Mam też echo 82 roku w wielkiej auli Pawła VI z Watykanu, kiedy miałem szczęście znaleźć się z kombatantami polskimi na kanonizacji świętego Maksymiliana Kolbego i wtedy Ojciec Święty dobitnie podkreślał: on nie umarł, on dał życie. Zostało mi to w pamięci. Ludzie wiary patrzą na śmierć swoją jako ostatni akt życia i świadectwie, i świadectwa o tym, co w życiu musi być zawsze. Żyć w prawdzie, żyć w miłości. Tych 9 ja odbieram jako adorujących tajemnicę krzyża Chrystusowego własnym życiem, młodym życiem, młodym świadectwem śmierci. Stąd też tytuł książki: Krzyż nie umiera, krzyż żyje. Dla wierzących krzyż jest znakiem prawdy nieśmiertelnej i miłości, która wszystko przytrzyma, jak mówi święty Paweł. A historia tego krzyża kopalni Wujek, na tą historię krzyża składa się 7 jego wcześniejszych stacji. I o tym jest ta książka. Dla mnie w tej książce wyraźne są 3 wątki. Pierwszy to są realia stanu wojennego. Od początku, a nawet jeszcze wcześniej, aż po ten czas, kiedy powstał film Pisa. Drugie to jest właśnie to duchowe dorastanie do krzyża. Kapłana, górników, mieszkańców Katowic, bo przecież jakoś pamiętamy tamte dni wszyscy. A coś dodatkowego, coś to tworzy głębszą tkankę książki, stanowią poezja, więc wiersze, następnie psalmy, następnie homilie. I tak słowo komponuje się ze słowem, tworząc swoistą całość, ale przecież w tych narracjach różnorodną. I o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Ale najpierw chciałam zapytać, jaki impuls kazał wziąć za pióro? Świadek? Przeżycie duchowe tak silne, że trzeba je wylać na papier? Czy jeszcze coś innego? Tak, świadectwo i imperatyw wewnętrzny, że stałem się świadkiem tego wydarzenia z okolicznościach, o których odrobinę wspomniałem przed chwilą. Ja się to niespodzianie znalazłem w tym miejscu. Dodam jeszcze, że niewiele tygodni wcześniej miałem dostać dekret jeszcze na specjalistyczne studia na KULU, ale biskup mnie nie puścił, mówi: no nie mam księdza na miejsce księdza. Taki byłem niezastąpiony, taki ważny, poczułem się, a tu w środku maja z minuty na minutę nagle się znalazłem na etacie już nie kurialisty, w którym byłem niezastąpiony, jak się okazuje. Z lekkim uśmiechem to mówię, bo rzeczywiście historia w kapłaństwie jest na pewno też egzaminem wiary w opatrzność, w kierownictwo Ducha Świętego nad życiem człowieka. Gdzieżby przypuszczał, że się znajdę w takim miejscu, w takich okolicznościach i że przypadnie mi być świadkiem w takim miejscu. Więc książka powstała dopiero 20 lat po wydarzeniach. Powód był właściwie tylko jeden praktyczny, że nigdy nie miałem czasu na pisanie, bo zawsze był nadmiar obowiązków. Natomiast w 2001 skończyła się moja kadencja w sierpniu generalnego moderatora ruchu Światło Życie.
wypracowaliśmy statut, diakonia roku Światożycie, biskupi ten statut zatwierdzili, przyjęli i wśród tych elementów statutu był i taki punkt, że moderator najlepiej, gdyby był kadencyjny, a nie dożywotni, jak niektórzy naciskali na mnie, że mam tak jak poprzednicy dwaj umrzeć na tym stanowisku. Ja byłem innego zdania. Nie chodziło mi o to umieranie, ale chodziło mi o to, żeby jednak brać przykład z praktyki Kościoła, by na przykład jezuitów, zawsze mówię, patrzcie, takie stare konie, profesory, oni się godzą, że ich prowincjał jest 30-latek. Wtedy był nim ksiądz Sterczek z Czechowic rodem, błyskotliwy, inteligentny, ale 30-latek rządził profesorami jezuitów. Jedni z nich byli moimi też profesorami, tak profesor Popiel od filozofii, od sztuki. Samo nazwisko rzeczywiście z tego rodu Popielów. Więc myślę sobie, uczmy się od Kościoła mądrości. Dlaczego wy chcecie, żebym ja doczekał śmierci na stanowisku moderatora? I ten rzeczywiście, ten sposób, dany mi był czas wolny. Biskup Damian, który już wtedy był moim biskupem, prosiłem go, żeby mi dał rok szabatowy, bo do emerytury mi jeszcze brakowało rok. I wtedy ten rok szabatowy właśnie zaczął się od tego wydarzenia. W pierwszych dniach września wziąłem za pióro i 16 grudnia tego 2001 książeczka była gotowa. Gdzieś tu widziałem Andrzeja w ręku, Andrzeja pierwsze wydanie, o właśnie. Tak to pierwsze wydanie wyglądało. Bardzo się wycieszyłem, bo to też tacy artyści, graficy. Mamy tutaj jednego z nich, pana Kalarusa, który właśnie był tym animatorem grafiki pierwszego też wydania. Teraz prosiłem pana Romana, profesora, żeby zrobił grafikę do drugiego wydania i to jest jego też, jego znak obecności. Ale cała ta organizacja pierwszego wydania książki była za inspiracją pana profesora Romana, bo to wszystko jego koledzy, i wydawca, i fotograf, i tak, dzisiaj już tego wydawnictwa chyba nie ma, tego pana Ginko już nie ma, co? Ginko żyje, ale jest. Ginko żyje, ale nie ma wydawnictwa, tak. I bardzo mnie to wtedy ucieszyło. Nigdy w życiu nie napisałem coś tak szybko i tak w krótkim czasie. I tak w krótkim czasie stało tak pięknie graficznie to wydane. Też to traktowałem jako podarunek łaski Bożej. Ale wtedy nie było promocji tej książki. Promocja była w samym fakcie, że się pojawiła ta książka. I że na 16 grudnia 2001 na opłatku 300 egzemplarzy Solidarność Kopalni Wujek Boga hojnie rozdać wśród wszystkich zacnych gości tego opłatka. Dlatego jestem tym razem bardzo wdzięczny, że pani profesor widziała potrzebę przy okazji drugiego wydania takiej promocji, takiego zainteresowania. Obecność państwa, a jest ogromna ilość profesorów na sali, świadczy, że trzeba się umieć tym tematem dzielić, propagować go, bo on jest naprawdę tematem każdego z nas. Każdego z nas. Jesteśmy stale sprawdzani, można by tak generalnie powiedzieć, co do naszej wiary, co do naszej polskości, z krzyża. Jesteśmy cały czas sprawdzani z nauki, z mądrości życia, mocą krzyża Chrystusowego. I dlatego też uważam, że to dzisiaj wielka sprawa, że pani profesor miała takie przebicie, że dzisiaj czuję się tutaj bardzo, bardzo... Rozmawiajmy o książce. Dzisiaj jest jeszcze jeden impuls. Wydanie tej książki jest też protestem przeciwko niepamięci. Sam ksiądz był uprzejmy zauważyć, że dramat kopalni Wujek, ale nie tylko ten, także i wiele innych wydarzeń z historii najnowszej ogarnia niepamięć. Co robić, by mrok i niepamięć nie pochłonęły tego, co przecież jest także naszym życiem i naszą historią? No, na pewno wydawać takie książki. Ale mnie interesuje tu jeszcze inna rzecz. Co się dzieje, że my zapominamy o tragedii kopalni Wujek?
My, mieszkańcy Katowic, to jakże inni ludzie mają o tym pamiętać? Więc przez przeciwieństwo powiem, że te 20 lat przed pierwszą publikacją tej książki, z racji swojego urzędu jako moderator generalny Krajowego Ruchu Światło Życie, dzieliłem się tym wydarzeniem w różnych miejscach Polski i za każdym razem była absolutna cisza i wszystkie te spotkania kończyły się tym samym pytaniem. Czy ksiądz to już zapisał? A ja się uśmiechałem wtedy, bo myślę sobie, oni są dowodem, że to nie może nie być spisane, to świadectwo. No więc skoro teraz jest już szansa na drugi nakład, to znaczy, że to zainteresowanie jest. Czy tak jest, jak pani profesor mówi, że Katowice tu są w tym rankingu nie na wysokich miejscach? Prawdą jest, że ubolewałem, kiedy już był film Kuca, Śmierć jak kromka chleba, ubolewałem nad tym, że kino bywało na widowni puste albo pustawe. Jak gdyby potwierdza się to, co pani mówi, że Katowice nie doceniają tego wydarzenia, które jest wyjątkowym świadectwem dla Katowic, dla tego miejsca, wyjątkowe. Teraz mi jest dane, kiedy na rocznicę przyjeżdżam do Katowic, że odwiedzam miejscowości, z których tych 9 pochodziło. W tym roku byłem w Tarnogrodzie i w Tarnobrzegu. No przyznam państwu, kochani, że to jest wydarzenie wielopłaszczyznowe, nie tylko religijne, bo jest Eucharystia w jednym z tych miejsc, w Tarnogrodzie biskup przewodniczył diecezji zamojskiej. Ogromna ilość sztandarów w kościele, delegacje, potem pochód na cmentarz, tam obelisk upamiętniający i tę ofiarę, i ten apel poległy, ogromne zainteresowanie, przemówienia wojewody i wszystkich tych szczebli władzy tego rejonu. A potem wielkie zasiadanie do stołu, akademia, młodzież z pięknymi wierszami, z piękną oceną historyczną tamtego czasu i tego bohaterstwa tych ludzi, czy tego ich bohatera. No byłem zbudowany. Słuchajcie, ta historia żyje w tych miejscach naprawdę, można powiedzieć, no bogactwem form życia. Ta prowokacja co do nas, świadków z Katowic, i to zasłuchanie się, to świadectwo i księdza, duszpasterza, nieraz tylko krótkie, ale potem wysługuje tyle wdzięczności, że myślę sobie, rzeczywiście potrzeba, tak jak inicjatywa Solidarności Kopalni Wujek się zaczęła i moja obecność na tej Kopalni Solidarności, tak i dzisiaj jest ta sama potrzeba pogłębienia formacji patriotyczno-religijnej. Bo tyle muszę przypomnieć z tej książki, dlaczego ja się znalazłem w stanie wojennym na tej kopalni. Czemu ksiądz się okazał tym, któremu można było zaufać między 3 a 4 w nocy, kiedy już byli bezradni, jeszcze nie był ogłoszony stan wojenny, dopiero to było o 6 rano, a oni jeden przez drugiego szukali jakiegoś zrozumienia, co się za okrucieństwo stało tej nocy, że z przemocą otoczony został budynek Wincentego Pola 9, jakby tam był superkryminalista z takim ogromnym przemocą. Co się stało? No oni wszyscy byli tak skonsternowani. Na końcu przyszła taka myśl. Słuchajcie, był z nami ksiądz na ewangelizacji, na uroczystości Barbórkowej. Poprzedzaliśmy te wydarzenia rekolekcjami. Może ksiądz będzie dla nas miał jakieś światło w tej ciemnej nocy stanu wojennego. I dlatego tych 3 przyszło, co jest treścią filmu Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kuca. Bo byłem wcześniej dla nich potrzebny, dla pogłębienia formacji. To była wiosna 1981 roku, kiedy przyszli się pochwalić Solidarnościowi Kopalni Wujek, że przygotowują
sztandar Solidarności Kopalni Wujek jest prawie bliski końca, ale chcemy Barbarę tam ująć, ale przecięca ma mieć koronę na głowie, czy nie ma mieć korony? I właściwie ta Barbara była. Tak spojrzałem z lekką ironią, bo powiedziałem, wiecie co panowie, wydaje mi się, że wy skończycie tą formację religijną na tych powiewaniu sztandarem, ale nie będziecie bardzo wiedzieć, co się za tą symboliką bogatą kryje. Czy nie potrzeba czasem jakiejś głębszej formacji? Czemu nie? Powiedzieli. A ma ksiądz jakiś pomóc? Mam, powiedziałem natychmiast. A jaki? Ewangelizacja. Ale księżyczku, co to jest ewangelizacja? Pocieszyłem ich i powiedziałem, pamiętajcie, już jestem blisko 20 lat księdzem. Ale ewangelizacji nauczyłem się dopiero w ostatnich 2 latach, dzięki Blachnickiemu, dzięki Oazie, nie martwcie się. Ewangelizacja to nie jest tylko jakieś hasło, słowo. To jest taki sposób przepowiadania dobrej nowiny, że robi to zespół z księdzem, a nie solo ksiądz. I wy też do tego zespołu będziecie należeć. A dla pomocy mogę wam powiedzieć, że znam już takiego sztajgra z innej kopalni śląskiej, który jest animatorem ruchu, brał udział w niejednej ewangelizacji. On nam pomoże, nie bójcie się. Będziecie też zespołem ewangelizacji. I tak się zaczęła to moje wejście do zespołu Solidarności Kopalni Wujek. I była wielka ewangelizacja przed poświęceniem sztandaru Solidarności w Domu Kultury. Ze spowiedzią, z adoracją krzyża, z niesamowitymi wzruszeniami. Ja sam miałem kłopot powstrzymać łzy, kiedy adorowaliśmy krzyż na tej estradzie Domu Kultury, na którym do tej pory były tylko zrzucane rekordowe tony węgla przed pierwszymi sekretarzami Polski i zagranicy. To wychwalali się wydobywczością i tymi tonami. A teraz była adoracja krzyża, teraz była iluminowana Barbara i teraz zespół dzieci, które w tym Domu Kultury zdobywały kwalifikacje muzyczno-taneczne, występowały, a nie najęci aktorzy, aby uczcić na przykład świętą Barbarę. Nie, oni sami byli tymi twórcami tej radości świętowania. Najpierw to było to świętowanie sztandaru, które miało się potem odbyć na placyku świętego Michała i tak się stało, a potem jeszcze przed uroczystością Barbary. To oni sami dawali świadectwo wiary wtedy, jak funkcjonuje tradycja świętej Barbary w rodzinach śląskich. Naprawdę byłem zbudowany tymi świadectwami ludzi. Więc po prostu się pytanie brzmiało, czy Katowice powinien się obudzić i do tego znaku krzyża odpowiedź jest taka, obudzi się, jeśli będzie miała potrzebę pogłębienia swojej formacji religijno-patriotycznej. Wierzę, że taka jest. Taka potrzeba. A my z uniwersytetu mamy takie bolesne doświadczenia, że gdy pytamy studentów, co to był stan wojenny, oni mówią, nie wiedzą. A w rodzinach z rodzicami nie rozmawiacie, co wam opowiadają? No wtedy były kartki. No jest to prawda, że były kartki, ale to jest trochę mało. I to jest nie tylko moje doświadczenie filologa polskiego, ale i historyków, nawet moich przyjaciół z fizyki, ze wszystkich kierunków uniwersytetu. No cóż, ja myślę, że zawsze liczą się apostołowie, ci wodzowie, ci animatorzy, ci, którzy wiedzą już, dlaczego trzeba ukazywać ten piękny znak krzyża, 1 i 9. Ja myślę, że nie musimy się tutaj martwić jakąś skalą ilościową, ale wychowywać trzeba do patriotyzmu i do dojrzałej wiary. Ja wierzę, że to się przez światło życie Oazy też dzieje. Przyznam, że kiedy już film Kuca był na ekranach, to ucieszyłem się, że lokalne kino w Kościelku nad Dunajcem zadbało, żeby też w czasie wakacji ten film był wyświetlany i żeby Oazy mogły chodzić na seanse. I wtedy
ta sama reakcja, jaką znamy wcześniej z innych miejsc Polski, po tym filmie następowała, bo dyrekcja kina widocznie wiedziała, że ten moderator centralny ruchu krajowy czy generalny jest tym księdzem, którego pan Radziwiłłowicz w tym filmie gra, że on jest tu na Kopie Górce. I rzeczywiście zachęcałem do pójścia też na ten film i zawsze po filmie, po powrocie z kina na Kopią Górkę do dużego namiotu spotkania, było spotkanie znów co najmniej dwugodzinne no ze mną. I wszystkie z kolei pierwsze pytania po przyjściu z kina, tych chętnych na rozmowę ze świadkiem, czyli z księdzem, ze mną, brzmiało tak samo. Proszę księdza, czy to jest prawda? Czy tak było, jak w tym filmie pokazują? A ja w sercu zbolały, tak jak przed chwilą pani profesor, studentami swoimi, w sercu tylko pytałem, nie chciałem ich zawstydzać, pytałem siebie, a gdzie są wasi rodzice? A gdzie są wasi katecheci? Gdzie są wasi pedagodzy? Nikt wam nie powiedział, jaka była prawda stanu wojennego? Dziwiłem się wtedy i też ubolewałem. To był początek, a ja zacząłem się dzielić tym świadectwem, tak jak to książka o tym świadczy. I widziałem tych ludzi zainteresowanych odrobieniem zaległości, które bym najogólniej nazwał patriotyczno-religijnymi, religijno-edukacją. Mimo wszystko wierzę, że ta bogatsza już teraz edukacja, czy na szlaku historii, czy mam na myśli stację telewizyjną, historia, że to jednak to odrabianie się dobrze zaczęło. Ja w to wierzę, widzę efekty tego. Wiele filmów, wiele rozmów, choćby to, że tego księdza też gęsi w tym roku szukali do świadectwa, do wypowiedzi, świadczy, że może jest na nowo dobry czas. Trzeba jeszcze jedną lekcję odrobić z czytelnictwa, bo jesteśmy w ogonie Europy. Jak idzie o czytelnictwo, gdy zamiedzą, Czechy wyprzedzają nas i są czołowcy. Ta książka jest gęsto inkrustowana poezją. I to jest poezja bardzo rozmaicona, bo mamy poezję najwyższych lotów. Mamy Cypriana Kamila Norwida, mamy Tadeusza Kijonkę, Felkaneca, a mamy też poetkę solidarnościową Marię Szcześniak. A ten wiersz rozpisany na taki dramatyczny dialog, pierwszy, drugi, trzeci, to jest wiersz Michała B. Jagieły, nauczyciela z Łodzi i tłumacza. Piękny, prawda? Doskonały. Skąd ta poezja? Czy ksiądz jest takim miłośnikiem poezji? I dlaczego właśnie te wiersze? To może za dużo powiedziane, że aż miłośnikiem trudno powiedzieć, żeby mi to było pojęcie. Na pewno nie. Na pewno duszę artystyczną od Pana Boga dostałem. No, dusza artystyczna to już jest właściwie odpowiedź. Ale bardzo proszę o rozwinięcie tego wątku. Prosta była okoliczność, mianowicie Solidarność Kopalni Wujek, albo nie Solidarność, Komitet Pamięci Ofiar Wujka, pan inżynier Matyka, jeszcze żyjący wówczas, zorganizował konkurs. I pojawiło się wiele wierszy i ten tomik wyszedł i nie wiem, czy czasem nie dostałem prawo skorzystania z niektórych przed jeszcze ich publikacją. Nigdy nie zapytałem choćby pana Tadeusza, który jest między nami, pan profesor Kijonka. Nigdy nikogo z nich nie pytałem, czy mi wolno było cytować, ale do sądu na razie nikt mi nie podał. Więc mam nadzieję, że jest to pobłogosławione przez wszystkich tych autorów, których tutaj cytuję. No niestety tu się może publicznie wyspowiadam też przed panią profesor, że chętnie ją cytuję na samym początku, jej wypowiedź właśnie ubolewająca nad echem tego wydarzenia kopalni Wujek na Śląsku, że to jest kiepska orientacja, małe zainteresowanie, cytuję pani kogoś z gazety, która mówi, co mnie to obchodzi, jakieś wydarzenie na Wujku.
No więc to są tak bole sobie powiecie. Ja tutaj panią nie wymieniam po imieniu i nazwisku. Wiem, że to był błąd. Dzisiaj wiem, tak samo jak nie wymieniłem pana Feliksa Neca po nazwisku, po imieniu. Wiem. No ale... Także no, proszę o łaskawe rozgrzeszenie. No, Norwida ksiądz nie dotarł w tej... Do Norwida. poezji okolicznościowej. Skąd Norwid? Dziecko i krzyż. Taki no, ważny wiersz. On był w stanie wojennym tyle razy na tygodniach kultury chrześcijańskiej zawsze cytowany, że już go prawie wszyscy mieliśmy na pamięci przedtem i przedtem. Ja jestem przecież dzieckiem, które ma na tablo napisane nie Katowice, ale Stalinogród. Także nie zapomnijcie, że te wszelkie zakłamania udokumentowane na moim tablo świadczą, że ta literatura podziemna była dla mnie zawsze ważna i chętnie ją czytaliśmy. Patriotyzm był dla nas i w seminarium, i w średniej szkole bardzo, bardzo ważnym elementem. Należeliśmy raczej jako pokolenie, można powiedzieć, że pokoleniem wychowania podziemnego, a nie socjalistycznego, chociaż pamiętam, że maturę pisałem. Charakterystyka literatury socjalistycznej. Na maturze pisałem taki temat. Więc aż się nie mogę nadziwić, dlaczego mnie tak interesowały, bo tylko dla mnie było zainteresowania, ale był dostęp bogatej literatury krytyko-literackiej. I to ta moja praca, jak powiem, jak dziś, była taką pracą popływania się na krytyków literackich, że ta socjalistyczna literatura jest, jak mówi Ellenburg, odwilż, jego jest odwilżą bez właściwej temperatury. To do dzisiaj jakieś pamięć mi zostało z pracy maturalnej. Jestem takim pokoleniem, które rzeczywiście jest może z racji urodzenia, żadna to moja zasługa, że się urodziłem tuż przed wojną, że jestem pierwszą klasą, która skończyła w 52 roku podstawówkę PRL-owską. I że w 56 roku maturowałem w czerwcu, a dopiero w październiku i na nowo Katowice się pojawiły na mapie, a nie Stalinogród. I jeszcze trzecie zastanowienie, które mnie też od początku interesuje, że jestem wyświęcony w czerwcu 62 roku, a w październiku zaczął się Sobór Watykański II, który poprzewracał, albo nie poprzewracał, odświeżył dawne widzenie Kościoła nauczaniem Biblii, nauczaniem Ojców Kościoła i ten żywy Kościół był mi dany poprzez kontakt z teologiem, księdzem profesorem Gragnickim i poprzez ruch łazowy. Jestem gdzieś jakimś rocznikiem, który przeżywał same przełomy polityczne, kościelne. To sprawiało, że należałem, jak to powiedziałem przed chwilą, do pokolenia, które raczej się wychowywało w podziemiu niż na powierzchni. Kapitalnie w tej książce została zarysowana sylwetka biskupa Bednoża. No, jest to biskup, który ma swoją legendę i ja słyszę jego głos. Ksiądz zapytał go, co ma robić i usłyszał natychmiast: Bolczyk, ty dobrze wiesz, co masz robić z Panem Bogiem. Wszyscy pamiętamy właśnie takiego biskupa Bednoża. Ale ja czytając to pomyślałam sobie, Boże, biegnie człowiek z drugiego końca Katowic, z tego Brynowa, w stanie najwyższego napięcia emocjonalnego. Biegnie do swojego biskupa po radę. Wpada tam tłum ludzi na francuskiej. Biskup wodzi rej wśród tych ludzi i odprawia z kwitkiem. Ty dobrze wiesz, co masz robić. Czy to był zawód? Nie, to była fantastyczna reakcja mojego biskupa, bo najpierw potwierdził, że faktycznie mam swoje lata, mam miejsce wyznaczone przez biskupa półtora roku wcześniej, z jakimś aktem zaufania mnie tam posłał. Nie, uważałem to za odpowiedź genialną,
ale powodem moim pójścia do biskupa była niestety Ewangelia dnia. Ona była źródłem mojego lęku. Bo wiedziałem, że kiedykolwiek mnie górnicy zapraszają, że będę szukał światła w Ewangelii dnia. I dlatego 13 była Eucharystia. Pytają Jana Chrzciciela, czy jest Mesjaszem. Nie, nie jestem Mesjaszem. A przeto łatwo mi było rozważać temat, kto może być Zbawicielem człowieka, a kto Zbawicielem człowieka nigdy nie będzie. I to pokazanie 13 w stanie wojennym. I ta końcówka, gdzie przed rozesłaniem patrzę zawsze na główną myśl Ewangelii i daję tak zwane słowo życia na błogosławieństwo wyjścia. Ale wtedy to błogosławieństwo wyjścia, jak wiecie, bo wielu z was już tą książkę zna, czytało, to błogosławieństwo poprzedziłem interpretacją dwóch behapowskich przepisów, które wisiały dużymi literami napisane w sali w właśnie łańcuszkowie, palenie uzbrojone i zachowaj czystość. Nie będę już tego wątku rozwijał. W każdym razie, kiedy przyszła kolejka na dzień 15, to już był wtorek, czy wtorek trzeciego tygodnia Adwentu, w Kościółku odprawiamy Eucharystię i Ewangelia jest o dwóch synach, których ojciec posyła do roboty. Jeden mówi, nie pójdę, ale się zastanowił i poszedł. A drugi powiedział, pójdę, ale nie poszedł. I Ewangelia właściwie się kończy. Myślę sobie, jak mnie dziś będą wołać, jak wczoraj, przedwczoraj. Będę tą Ewangelię o dwóch, co to mają iść do pracy. A tu strajk. Rozumiem, że przecież Inter Arma Tacit Musa. W czasie wojny nawet muzy milczą, co dopiero prawda, praca, jak tu pracować w warunkach, kiedy czołgami nas straszą. Nie, nie ma warunku do pracy, rozumiałem to. Ale jak ja wyjdę, kiedy mnie wieczorem zawołają z tymi dwoma, co to może się trzeba zastanowić, znaleźć jakieś argumenty i zawiesić ten czas nie pracy, jak to w tym jednym wypadku ewangelijny swym postąpił. I to właśnie myśl, że mnie czeka dzisiaj na bardzo trudna Ewangelia sprawiła, że w tym mrozie, a był chyba mrok mrózko 30 stopniowy wtedy, poszedłem prosto z Kościółka na francuską pieszo, wymarznięty, właściwie z tym pytaniem, bo myślałem sobie, może mnie biskup zwolni, powie, że to ryzykowne, bo czy dbają własną skórę, nie pchaj się między nóż i ko i tam brata coś jeszcze. Tak sobie po cichu myślałem, znajdę jakieś odpowiedź dyplomatyczną. A tu właśnie taka odpowiedź była, tylko czy dobrze wiesz, co masz robić. Tak, wołają księdza, no to idzie. I za każdym razem, jak nie wołali, powiedziałem, jak wy jesteście odważni i protestujecie nadal, chociaż wiecie, co zrobili na Staszycu, co zrobili na Halembie, jak to wyglądają te pacyfikacje, że idą na dzikusa, że nie mają rozeznania, walą jak w ścianę, w żywych ludzi, was. Jak wy macie odwagę protestować i potrzebujecie księdza, oczywiście, że przyjdę. I wtedy szedłem, naprawdę, jeśli sobie wyobrażam, jak idą ludzie na szafot, na wyrok śmierci, na wykonanie wyroku śmierci, to ja się czułem tak tego dnia, wtorek wieczorem idę, tłum gęsty pod tą kopalnią, kobiety mnie szarpią, niech ksiądz ich odciągnie, nie oni przyjdą do nas, my tych chłopów potrzebujemy w domu, koniec tego. Nawet taki był moment, wtedy pamiętam i wtedy zatrzymałem się przy nich, mówię, ale panie kochany, do mnie nie należy zachęcać ich albo zniechęcać do strajku. Ja tam naprawdę nie idę jako jeden z działaczy, ja tam idę jako ksiądz, który jest proszony, żeby dać światło. Ja się zwyczajnie z nimi modlę i w czasie tej modlitwy oni przytomnieją. Oni podejmują najrozsądniejszą decyzję w wyniku tej modlitwy. To jest moja misja. Pomóc ludziom w tym szalonym napięciu, osiągnąć pokój wewnętrzny, żeby to była decyzja ich wewnętrzna.
a nie jakieś tam zaciśnięte pięści i wściekłości, nie wiem czego bronić. Tu jest zagrożony człowiek i człowiek musi być sobą do końca w największym zagrożeniu. Zdobyć ten pokój wewnętrzny jest rzeczą najważniejszą, dla której ja tam chodzę. A jeszcze jedno mogę powiedzieć, że jeśli by druga strona barykady wołała księdza, niestety musiałbym też pójść, jeśli byliby zainteresowani księdzem i modlitwą. Ale takich woli po drugiej stronie nie było. Raczej był pisany scenariusz przed wybuchem stanu wojennego, że ksiądz podpuszcza do przelania ostatniej kropli krwi i będą ją mieli. To jest koniec cytatu, który usłyszeli dwaj księża, obaj już są świętej pamięci, którzy w imieniu biskupa poszli do komisarzy miasta Katowic z prośbą, aby zwolnić przepisy stanu wojennego w Wigilię, żeby pasterka dała ludziom swobodę pójścia na północ na pasterkę. I wtedy usłyszeli właśnie ci delegaci biskupa taką groźbę. I dopiero sobie po czasie skojarzyłem, że któregoś tam razu przychodziło dwóch uśmiechniętych esbeków, mówiąc, a wie ksiądz, tam na jednej z kopalni to ksiądz bierze przysięgę do przelania ostatniej kropli krwi. Ja natychmiast powiedziałem, idiota. I dopiero po fakcie zrozumiałem, że ten scenariusz był pisany na tą kopalnię i na tego księdza. Tylko nie znaleźli dowodu na to. Ja kończyłem błogosławieństwo i 13, i 14. Tym samym, panowie, patrzcie na te dwa przepisy. Zachowaj czystość, dopowiadam. Zachowaj czystość myśli. Nie daj się skalać twoim myślom, bo naokoło są czołgi, bo objawia się przemoc. To, co było dla ciebie wczoraj święte, prawdziwe, musi być prawdziwe i dzisiaj. Być może za tą prawdę dzisiaj więcej zapłacisz niż wczoraj, ale zachowaj czystość myśli. I druga rzecz, palenie wzbronione. Panowie, nikogo nie palcie. Pan Jezus potępiał grzech, ale nie potępił grzesznika. Panowie, nikogo nie palcie. Pan z wami, z duchem twoim. Tak mi na SB, na policji 3 stycznia nie byli łaskawi przytoczyć, chociaż mieli to na pewno nagranie. Ale nagrali zdanie, które powiedziałem 13 o 12 w kościółku Michała, wracając do pierwszej porannej mszy świętej, porannej mszy w stanie wojennym, powiedziałem po drodze ludziom to, co przed chwileczką powiedziałem o 12 po drodze między kopalnią a kościółkiem, wszyscy mnie po drodze zaczepiali, księży, co to będzie. Jeden jak drugi, wszyscy szli na tą mszę i wtedy w tym kazaniu o 12 właśnie wyraziłem to przekonanie, które się potem pojawiło w filmie Śmierć jak kromka chleba w przemówieniu księdza przed absolucją generalną. I to była pewna synteza tych moich przemówień, ale o tej 12 właśnie powiedziałem, czołgi mamy już, par mamy już orany czołgami. Czy myślicie, że czołgi mają prawo zmienić nasze myślenie? Nie. Musimy dalej mieć te same poglądy dziś, które mieliśmy wczoraj. I to mi cytowali. Ja mówię, dobrze, a co wam się nie podoba 3 stycznia 82? A co wam się nie podoba w tych słowach? A wy jak komuś dajecie rewolwer, nie sprawdzacie go, co tam w środku się dzieje, jak ma poglądy? Pierwszemu lepszemu dajecie na milicji broń, nie sprawdzacie go najpierw, jakie są jego wewnętrzne poglądy. Skończyła się mowa wtedy na 6 piętrze ulicy Lompy. Jeśli mogę trochę do odprężenia powiedzieć, po tym wałkowaniu mnie na tym 6 piętrze wszedłem dość dobrze zapakowany z wielką torbą. A co taki ksiądz zapakowany? Mówię, nigdy nie wiadomo, gdzie ksiądz może przydać. Powiedziałem wtedy i schodzę po tych już tam czasie tej rozmowy w drzwiach zewnętrznych. Ja w sutanie szedłem wtedy w sutanie na tą milicję. Uśmiechnąłem się, bo to był humor Pana Boga.
Tam człowiek sponiewierali na tym wszystkim piętrze, a tu szedł dyżurny, młody wojskowy, łaził tam z lewej sprawy, pilnował wejścia, prawda? Widząc księdza w sutanie wychodzącego z milicji, czapkę zdjął, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, to jest Polska. Tu jest duch narodowy. A ci wałkujący i szukający zaczepki, byle oskarżyć, byle posądzić, że ksiądz podpuszcza do pisania za mikrofon. Nędzarze, instrumentariusze, ale sprzedali jej myślenie i wolność swoją dawno. Smutni panowie. Ten moment absolucji generalnej jest zresztą jednym z najbardziej wstrząsających momentów w książce. Dla mnie. Ja to czytałam kilka razy. I tak jak ksiądz tutaj pisze, że pierwszy raz usłyszał ksiądz tak świadomy, zgodnie skandowany akt wiary. Tak, to prawda. Taki to był mi subiektywny odbiór. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, a w nadziei ufam Tobie, boś Ty wierny, a w miłości Boże, choć się nie pojmuje, a w żalu, a w żałuję za my złości. I taki jeszcze akt szczęście. Jezu, kocham Cię, Jezu, kocham Cię. Się wydawało, że jestem w teatrze nagłośnionym. Rzeczywiście. I zakończyłem to absolucją generalną. No, długoby jeszcze opowiadać o tym, co było tuż przedtem, ale to proszę sobie doczytać w takim razie. Była tu już wielokrotnie mowa o filmie Kazimierza Kutza. Ten film powstał z inspiracji zmarłego w 15 roku naszego przyjaciela Feliksa Netza. Chciałam poprosić Panią, Pani Marię, o przeczytanie tego wiersza. Jeszcze tylko, jeżeli można, chciałam dodać, że Teatr Śląski odrobił lekcję teraz na 35-lecie, wystawił rzecz o kopalni Wujek, o masakrze i oczami młodych ludzi, którzy mieli 13 lat, wtedy marsz dyrektor Talarczyk miał lat 13 i właśnie z perspektywy tych dzieci oglądał to z dachu, to straszliwe wydarzenia i to w Teatrze Śląskim, tę balladę, czarna ballada jest pod tytuł, można zobaczyć. Chciałam tak z własnego ogródka dodać. Bardzo dziękuję. Zapraszam do teatru też. Felix Netz Kazimierzowi Kutzowi. Piszę do Ciebie w siódmym dniu stanu wojennego, w wilczej jamie godziny policyjnej, w noc ciemną okupacji, której nie umiałem sobie wyobrazić. A to takie proste. Budzę się z nożem wbitym w serce po rękojeść, z duszą ściśniętą mrozem, w żarze siedmiu lampek górniczych, przybitych do krzyża. Byłem tam, na skrytym śniegu i zanim strażnik piekieł warknął przechodzić, podniosłem z ziemi ich śmierć, jak kromkę chleba. Piszę do Ciebie, bo telefon jest głuchy, a listy otwiera się jak żyły. Piszę w mowie niewolników, która mi spala wargi jak źródlana krew. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz pora oddać głos Państwu, naszym gościom. Zapewne będzie wiele własnych wspomnień, bardzo wiele pytań do autora książki. A może ksiądz biskup obecny wśród nas otworzyłby tę dyskusję. Bardzo proszę. Moi drodzy, na początku pani profesor postawiła pytanie, dlaczego akurat taki wstęp.
do tej książki. Oczywiście byłem też zaskoczony, że zostałem poproszony, bo nie wiedziałem, że będzie nowy wstęp. Wiedziałem już oczywiście, że będzie wydane drugie wydanie, ale nie wiedziałem, że będzie nowy wstęp, ale ksiądz Henryk mnie poprosił. Ponieważ wiele mu zawdzięczam, nie odmówiłem. I właściwie, jeśli tak mogę powiedzieć, że ten wstęp był trochę takim czymś osobistym dla mnie, ponieważ jak wiadomo wszystkim, czy nie wszystkim, to była moja druga parafia w 1981 roku. Zostałem tam posłany jako wikariusz i jak to młody ksiądz dojrzewa, jak młody biskup też dojrzewa, chociaż ma już swoje lata. I nigdy nie możemy powiedzieć, że już to dojrzewanie nasze się zakończyło, czy ta lekcja. I właśnie chcę tylko tak krótko tu powiedzieć, ponieważ widziałem, że to wszystko, co się działo wobec tej tajemnicy krzyża i tego wydarzenia, jakim był stan wojenny i pacyfikacja kopalni Wujek, śmierć górników. Widziałem, obserwowałem też moich parafian, którzy w tym czasie trudnym bardzo, w którym było miejsce na lęk, na strach, że oni bardzo szybko dojrzewali. Bo właśnie szukali odpowiedzi. I kiedy w tej książce znalazłem te słowa górników, którzy mówili, że teraz to ich działanie może być bardziej rozumne, to sobie uświadomiłem, jak bardzo te czasy były dla mnie taką lekcją. Jako już powiedziałem, młody ksiądz, przyszedłem i doświadczenie krzyża. Najpierw właśnie przez ewangelizację na kopalni Wujek, to rozważanie, to wnikanie w tajemnicę krzyża, który przecież dla kogoś może być, jak to już święty Paweł mówi, zgorszeniem, szaleństwem, jak to jest możliwe, życie oddać, za co? A z drugiej strony, kiedy wnika się w tę tajemnicę krzyża, który podjął nasz Pan Jezus Chrystus, to zaczyna się wszystko rozumieć. I myślę, że czasami brak naszego świadectwa, wiary, polega też na tym, że bardziej bazujemy na pewnych tradycjach, a zabrakło może pewnej odpowiedzi. To, co kiedyś Jan Paweł II, święty nasz wielki, powiedział na samym początku swojego pontyfikatu, że każdemu jest potrzebne takie przejście od tej wiary tradycyjnej do wiary bardziej rozumnej. Jeśli tego brakuje, jeśli sobie sami nie odpowiemy wobec przeróżnych doświadczeń, nieraz trudnych, takim jak było na przykład stan wojenny, ta śmierć górników, jeśli sobie nie staramy się odpowiedzieć, znaleźć odpowiedzi na to, jak to jest możliwe, to myślę, gdzieś tam to wszystko ulega zapomnieniu. A chodzi o to, żebyśmy sami to wcielali w życie. I ja właśnie ten czas postrzegam jako moje takie dojrzewanie też, jako rozumienie krzyża. To nie znaczy, że zostałem ochrzczony, że się znaczy znakiem krzyża, że zostałem księdzem, ale ten krzyż jest stale zadaną nam lekcją. I rzeczywiście w tej książce widzimy te różne odsłony tego krzyża. I każdy z nas mógłby tutaj wiele powiedzieć, że widzi w swoim życiu te różne odsłony krzyża i właśnie to nasze dojrzewanie też przy tej tajemnicy. I kiedy zaczynamy rozumieć to, co się stało na krzyżu, to zaczynamy to głosić całym sobą. Ja też jako biskup nigdy nawet tego nie przypuszczałem, że akurat zostanę biskupem, noszę też krzyż. Nie żeby się obwieszać, ale wiem, że ten krzyż jest tą podstawową prawdą, którą mam głosić. A ta prawda brzmi, nie mówiąc do innych, co wy macie zrobić, patrzcie, Chrystus co zrobił. Ale moją podstawową prawdą jest głosić to innym, co Jezus zrobił dla nas. Co Jezus zrobił dla nas, kiedy to sobie uświadomimy,
to nasza odpowiedź brzmi: ja nie mogę inaczej. W zetknięciu też z ruchem Światło Życie, z księdzem profesorem Blatnickim, który też był moim jeszcze profesorem, wykładowcą, a potem przez ruch Światło Życie gdzieś dotarła do mnie taka prawda soborowa, że człowiek nie może w pełni się realizować, jak tylko przez to, że posiada siebie, żeby mógł siebie dawać. Jak się cieszyłem kiedyś, dopiero jako ksiądz, kiedy to odkryłem, mówię, no teraz widzę jakoś sens tego życia, które polega nie na tym, żeby brać, ale żeby być takim darem. I nie mówię, że ja do końca to zrozumiałem, ale wciąż się tego uczę. I chodzi o to, żeby właśnie tę prawdę krzyża, która wyraża właśnie tę wolność pełną, której Bóg w swoim Synu powiedział: patrz, jak bardzo Cię kocham, człowieku, cały daje siebie. I żeby w nas znalazła się ta odpowiedź, która brzmi: ja też chcę właśnie w taki sposób. I tak jak to tu było powiedziane, na tych różnych płaszczyznach myślenia, spojrzenia, otwierania może zaciśniętych pięści, żeby oddać jakimś odwetem. Nie o to chodzi. Kiedy zaczynamy dotykać tej tajemnicy, to ona rzeczywiście daje nam taką pełną wolność. I stąd jakby uświadomiłem sobie, że to przesłanie tej książki jest tak bardzo ważne. I wiem, że to moje przesłanie jako księdza, jako biskupa jest takie samo, żeby właśnie podchodzić do ludzi i pozwolić im, żeby nie tylko pewne prawdy wiary rozumieli na zasadzie nauczenia się, na pamięć, tradycji, ale żeby one zaczynały w nich istnieć, czy wypełniać ich serce na zasadzie pewnej odpowiedzi, którą dają na to, co usłyszeli od tego, który stał się jednym z nas, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I dlatego właśnie napisałem taki, a nie inny wstęp do tej książki. Bardzo dziękuję. Wstęp najlepszy mówię. Kto z Państwa chciałby zabrać głos, podzielić się swoimi wspomnieniami? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan Jan Rzymelka. Szanowni Państwo, ja w tej konwencji chciałbym powiedzieć, że wspaniały krzyż Kalarusa jest na okładce. Wspaniały krzyż inżyniera Matyki był ten pierwszy podwójkiem, potem następne. Ale nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy Katowic, czy Kiemla, proboszczowie w parafiach, gdzie leżą ofiary zwójka, wiedzą, że są tam krzyże, pod które przychodzi bardzo mało ludzi. Ja wspomnę tylko jedną osobę, bo mógłbym się tutaj historycznie odnosić i byłem jednym z tych, w którego imieniu uwolnienia zastrajkowali ludzie z Wójka, bo też przed ogłoszeniem stanu wojennego zostałem internowany, czy raczej aresztowany razem z panem inżynierem Matyką i panem Dwiczakiem i tak dalej. Ale nie o tym chciałem mówić. Chcę tylko dodać, że w historii mało mówimy o tym, ale jest tu sporo byłych studentów i profesorów uczelni śląskich, że nie tylko robotników internowano w pierwszym dniu, ale bardzo wielu i profesorów, i studentów. Właściwie żadna z uczelni nie była tak potraktowana jak Uniwersytet Śląski. Ale wracam do tej pierwszej myśli. Niedaleko bardzo wielkiego pomnika harcerzy obrońców Katowic w Panewnikach i Gocie. Większość z Państwa tam była. 50 metrów od tego pomnika leży najstarszy bohater z podwójka, Józef Czekalski. Chodzę tam regularnie od 30 lat. Poznałem go i był związany z Ligotą. Ten pomnik odwiedza bardzo mało osób. Może Komisja Zakładowa Solidarności z Wójka daje tam jeden mały wieniec i kilka lampek. Tam powinno być tysiące zniczy i to jest właśnie to, co pani profesor Heska powiedziała. Przywróćmy pamięć, a mamy ją do przywrócenia nawet w Katowicach. Niech nauczyciele i harcerze, którzy chodzą tam, cofną się około 50 metrów i znajdą nagrobek Józefa Czekalskiego właśnie z krzyżem. I tam można też zaświecić lampy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Czy pani profesor Latuszna będzie uprzejma zabrać głos i opowiedzieć nam o tej pamięci na Uniwersytecie?
Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Pani profesor Kliska-Kwaśniewicz, moja przyjaciółka, zna tę sytuację, tak jak kilka jeszcze osób, bo niedawno opowiadała o takim naszym spotkaniu. Jestem fizykiem. Pracuję w Instytucie Fizyki Śląskiego. Ten instytut był bardzo przetrzebiony. 13 grudnia internowano naszego rektora fizyka, pana profesora Augusta Hełkowskiego. Internowano mojego kolegę z zakładu, przewodniczącego Solidarności w Instytucie Śląskim, Jana Jelonka, jego zastępcę, pana Adama Kasprzyka, Jasia Rzymełkę, nie z mojego wydziału, ale także z mojej uczelni. Myśmy byli tym wszyscy bardzo przerażeni, poruszeni. W piątek, dwa dni po wypadkach na kopalni Wujek, żeśmy się spotkali w zakładzie, obolali, przestraszeni, bo nie wiadomo, co mamy dalej sobą robić, czy nam się wolno spotykać. To było niby jakaś forma seminarium. I na tym spotkaniu padło takie zdania kolegów, znaczy co, będziemy tak tutaj rozmawiać o czym? O fizyce, o nauce. To był tylko proces naszego spotkania, ale kochani, dwa dni temu polała się krew na kopalni Wujek. Tam się ludzie nie bali, a my się boimy. I taka dyskusja właśnie między kolegami, młodymi ludźmi, to byli wszystko doktorzy w wieku lat 30, 20 paru lat. To co mamy robić? No to chociaż złóżmy tam kwiaty jakieś. A to już było działanie. Myśmy szybko zebrali pieniądze, ponieważ instytut jest w centrum miasta, niedaleko była kwiaciarnia. Pobiegli koledzy, dwie osoby kupić. Kupcie oczywiście biało-czerwone goziki, wtedy nie było innych kwiatów. Wniecie do instytutu, myśmy jakąś tam wstążką związani. Kto to zawiezie? No, koledzy, którzy mieszkają w Wigocie, bo właśnie autobus przejeżdża tamtędy, można wysiąść, złożyć. No, ale jak tak, oddamy te kwiaty tak inkognito? Boimy się? Baliśmy się strasznie, ale wiedząc, że tam zginęli ludzie, cóż nasze tchórzostwo tu miało znaczyć? Podpisaliśmy w hołdzie poległym górnikom, pracownicy Instytutu Fizyki Śląskiego. Koledzy pojechali, ja sobie zdałam sprawę, wtedy tam pełniłam jakieś tam funkcje Solidarności, że mogli ich tam zwinąć. Telefony nie działały. Trzeba było przeczekać piątek, sobotę, niedzielę. W poniedziałek rano przybiegłam do instytutu, była koleżanka. Więc nas wszystko się udało. Były tam rodziny, palono zniczy, myśmy szli z autobusu, myśmy te kwiaty złożyli pod tym prowizorycznym krzyżem, myśmy rozsunęli szarfy i potem będę jechał drugi autobus, bym podjechał. No to nic nie stało, powiedziałam tylko dyrektorowi instytutu o tej całej naszej przedsięwzięciu. Dwa tygodnie potem, 12 stycznia, był przesłuchiwany i internowany przed internowania, pół roku później. Nigdy nie pytano się, kto te kwiaty złożył, kto był inicjatorem. Ale to taki epizodik, który Krzysztof tutaj właśnie prosiłem, powiedziała. To, że ten nasz gest odwagi był zauważony, świadczy fakt, że inny z naszych kolegów internowany w styczniu znalazł się końcem stycznia czy początkiem lutego w Uchercach. Wszedł do baraku, te baraki podobno były otwarte, pokoje, czy te pomieszczenia między baraku, więc jak kiedy przyszedł, przedstawił się, proszono go o to. Jestem fizykiem Instytutu Śląskiego, Instytutu Fizyki. I ludzie wstali. Nie wiedział, co się stało, bo nie był tego świadomy. Dowiedział się, proszę powiedzieć swoim kolegom z fizyki, że nasze żony nam przekazały, że tam takie kwiaty przez kilka godzin znajdowały się pod krzyżem. To tylko tyle. To było nasze podziękowanie tych rybulników, ale dla nas to było ważne, bo to była nasza solidarność. My wtedy się bardzo baliśmy, ale cieszę się, że ktoś to zauważył, że mieliśmy taką możliwość ten gest odwagi wykonać. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten piękny głos. Bardzo proszę. Bardzo Panią proszę, proszę się przedstawić. Jest Ilona Ślepska. Ja byłam wówczas studentką i chciałam w tej chwili... Proszę Panią, będzie uprzejma podejść do mikrofonu. Ja byłam wówczas studentką polonistyki i byłam silnie związana z duszpasterstwem akademickim i chciałam w tym miejscu jakby powiedzieć dwie myśli. Pierwsza myśl to jest taka, że dzięki wspólnym mszą świętych w krypcie, gdzie
rektorem był świętej pamięci ksiądz Oskar Tomasz. My jako studenci mogliśmy w sposób godny przeżywać te wydarzenia, ponieważ rzeczywiście wszyscy byliśmy dużo zgotani, bo i nasi koledzy i koleżanki, niektórzy byli internowani. Mieliśmy różne myśli, gama uczuć była różna, od złości do płaczu, do wszystkie uczucia, które mogły się wtedy pojawić. I pierwsza moja myśl jest taka, że dzięki Kościołowi w zasadzie i takiej mądrości wówczas czy księdza Tomasa, czy jeszcze innych, bo wiem, że podobne msze święte były w Ligocie, w duszpasterstwie akademickim, my jako studenci mogliśmy też po pierwsze, tu już było to powiedziane, szybciej dojrzeć, a po drugie mogliśmy zobaczyć, na czym to wszystko, to zło polega. I mogliśmy godnie to przeżywać i po prostu jakby no, całą swoją ufność skierować do Pana Boga i dzięki temu właśnie przeżyć. A druga myśl jest taka, że właściwie ja też się nad tym zastanawiałam, to co Pani Profesor mówiła, nad tą historią, która toczyła się przez ileś naście, dwadzieścia, ileś lat i w zasadzie nie ukształtowała tak postaw młodych ludzi, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tak samo ubolewam nad tym, przez wiele lat byłam czynnym nauczycielem i po prostu chciałabym w tym momencie wyrazić wdzięczność z kolei Instytutowi Pamięci Narodowej, bo obserwując to, co się dzieje i odkąd Instytut powstał, to zainteresowanie młodych ludzi, może nie tak duże, jak byśmy może chcieli, ale zaczęło się. I dzięki temu, że Instytut też wydaje książki, które powinniśmy może jakby jako starsze pokolenie pokazywać młodszym dzieciom czy uczniom i tak dalej, to chciałabym powiedzieć, że to wszystko, co Instytut w tej chwili podejmuje, to jest też jakby taki czas, gdzie w sposób wyraźny jest takie odczucie, że jest dobry klimat na to, żeby to wszystko nadrobić. Dlatego, że no niestety no, do niedawna jakby czuliśmy, że polskość czy patriotyzm no, nie zawsze jest w cenie i jest poniżany, więc dlatego być może teraz jakoś tak proporcjonalnie odrobimy te straty i jakkolwiek ja jestem na wcześniejszej emeryturze, działam w ten sposób, żeby przynajmniej młodych zachęcić do czytania, do myślenia, do różnych działań, które po prostu potrafią odnaleźć te wartości, które w nas, w Polakach i ludziach, którzy no, z duchowości i w ogóle z historii, więc chciałabym też to jak gdyby przekazywać. Dziękuję. Proszę Państwa, w książce bardzo ważna jest okładka i w ogóle szata graficzna. Na tej okładce, proszę popatrzeć, z krzyża wyrastają wielkanocne bazie. A Pan Profesor Kalaus jest wśród nas. Czy moglibyśmy poprosić o parę słów na temat tej okładki? Proszę Państwa, kiedyś taki mądry człowiek, Jerzy Nowosielski, wielki teoretyk, wielki artysta, powiedział, że obrazu nie należy opisywać, bo po prostu twórca to, co chciał powiedzieć, to przekazał, namalował i powiedział wszystko, co miał do powiedzenia. A w następnym dziele mówi znowu co innego i od wrażliwości odbiorcy zależy właśnie, co sobie odczyta. Ta okładka jest tak czytelna. Powstała a cappella od razu. Czasami się męczę przez motyw krzyża. Przez te ponad 2000 lat pojawia się w sztuce bez przerwy. I co jeszcze zrobić? To jest trudne. A to spłynęło na mnie od razu. A to dzięki wspaniałym właśnie osobom, tu księdzu Henrykowi i pani Gabrieli Bożyk, która jest dobrym aniołem, jest po prostu no, korespondowała między nami. I to dlatego tak powstało. Tyle. Dziękuję. Ksiądz
Henryk bardzo prosi, żeby pani Gabriela Bożek zabrała też głos. Ten dobry anioł. Jako anioł, no, pierwszy raz i myślę, że ostatni jestem w tej roli właśnie anioła. Ja mogę powiedzieć tyle. Proszę księdza, serdecznie dziękuję, że ksiądz zechciał zaprosić mnie do grona swoich współpracowników, bo są to dzieła wspaniałe i jednorazowe. I nie uczestniczyć w nich po prostu nie można. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. A czy obecny tu autor wiersza, pan Tadeusz Kijonka, zechciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, to jest ta książka Czas zamarły, który jest bodaj 87 wierszy pisanych w czas stanu wojennego, w tym także cały cykl wierszy związanych z tragedią kopalni Wujek. Dodam tylko, że to jest jednorodny, najobszerniejszy zbiór wierszy, który powstał i dotyczy stanu wojennego. Niedawno zmarły Felix Netz uważa, że ta książka ma znamię wybitności. Jeśli najwybitniejszym wierszem pojedynczym jest wiersz Herberta, jako całość, ta książka ma swoją szczególną wagę. Ja jestem do niej przywiązany z innego względu jeszcze. Otóż tak się zdarzyło, że nagle w nastaniu stanu wojennego zyskałem czas wolny. Redakcja Poglądów została zawieszona na ileś miesięcy. Ja w tym czasie spędzałem ileś dni w domu, nie wychodząc właściwie z domu, a mieszkałem wtedy w Brynowie, więc to, co się działo na kopalni Wujek, było w zasięgu no, jakichś tam obserwacji, nasłuchu, stałego uwrażliwienia, no więc tak się zdarzyło, że te wiersze przybywały, z tym, że miałem takie postanowienie. To nie mogą być wiersze zastępujące publicystykę, artykuł, bo to jest zupełnie inny język i on ma charakter taki doraźny i często tylko doraźny. Miałem doświadczenie wynikające z obserwacji poezji okresu po październiku i to wkrótce się okazało, to, co było głośne, dudniło, przepadało. Pozostałe wiersze no, tej wagi, jak chociażby Herberta, prawda, Tadeusza Nowaka, Czesław Szczeborski i tak dalej. Tu jest więcej wierszy związanych z kopalnią Wujek. Natomiast ten tutaj, pasterka 81, dotyka konkretnego miejsca, konkretnego faktu, konkretnego dnia. Szliśmy wtedy z żoną i synem pod kościół świętego Michała i do tej chwili widzę. Jest prawda noc, mroźna wtedy noc, śnieżna i nad wejściem do kościółka jest taka krzeczasta gałąź jodłowa, obwieszona lampkami i to jest jedyne światło. Reszta to już jest prawda światło nocy. I w pewnym momencie słychać kroki, to poczet w strojach górniczych, prawda, górników zbliża się do kościółka złożyć hołd zmarłych górników z tej okazji i myślę, że w tym momencie się ten wiersz narodził, albo mam dwa początki. Byłem zawsze pod wrażeniem wiersza Kamila Baczyńskiego z Szopką. Górą białe konie przeszły, trop dymiący w kłębach stanu, w gwiazdach płonąc cicho trzeszy, wigilijny sian, wizyjny, symboliczny, niedosłowny, odwołujący się do emocji i do poszerzonej wrażliwości. I myślałem, żeby już jeszcze wcześniej, bo ta tematyka mi była zawsze bliska i u mnie występowała, żeby napisać wiersz, który w
obrazowaniu gestów, metaforyzowaniu, wizyjności. Wyraźnie pewien nastrój, pewną atmosferę, pewną prawdę, ale jest tutaj do powiedzenia, była do powiedzenia rzecz najważniejsza, która pojawia się w samym zakończeniu i w tej szczególnie ważnej puencie, nie do wymyślenia i podrobienia. Aż rozstąpił się przed żłobkiem wyciosanym z węgla tłum i wytargał skrzepłe żebra, jak w eksplozji szlochu ból słychać, wzbiera krok za krokiem pióropuszy czarnych szum z wujka idą, placu śmierci. Lulaj, lulaj w błyskach kul, lulaj, lulaj ty, ziarenko światła wśród podziemnych skał, a na rękach niosą w darze dziewięć przestrzelonych ciał. Myślę, że mocniejszej puenty nie mogło być, prawda? I ta puenta, ona będzie zawsze mówiła to, co mówi, prawda? I aurze tego wieczoru, kiedy ci górnicy w strojach galowych przychodzą, jakby to przynosił, prawda? Co jest tylko w słowie, ale w tym momencie zawiera się w symbolice. No i jeszcze może jedna krótka sprawa. Tych wierszy jest sporo, ja zresztą tą książkę zaraz tam z dedykacją księdzu Henrykowi. Parę miesięcy później jest Wielkanoc, jest szereg garnizonowy, jest ustrojony ołtarz. Ludzie chodzili specjalnie, żeby zobaczyć ten ołtarz, tak jak został przygotowany z tej okazji, ale w tym szczególnym czasie. I to jest wiersz, który jakby jest przedłużeniem tamtego, przed chwilą przytoczonego. Czarny kolan. W tym roku ciało Chrystusa zamknięto w węglowym grobie. Po sekcji zwłok, a wydarto serce, by nie ożył. Choć przyszły z ługiem i octem, nie dopuszczono go kobiet. Czyhała straż w pogotowiu, psy śledcze i radiowozy. Strach nawet wspomnieć, kto skrycie, kiedy i gdzie go pogrzebał. Jest ściana płaczu, ceglana przy kopalnianej ulicy zagruzowana. Boruną, jak strop węglowy, krzyż nieba w dniu, kiedy padły przeszyte na wylot hełmy górnicze. Jak zatraceni w podziemiach, krążą tam ludzie z pytaniem o Chryste z wydartym sercem. Czy czekać na zmartwychwstanie? To jest jakby prawda dopełnienie tego wiersza, ale jest tutaj więcej wierszy z kopalni Wujek, bo ten motyw się tutaj pojawia. A w całości to jest książka, w której pisany ślad stanu wojennego, czy po prostu czas stanu wojennego. Czasem ten tytuł by się wszystko mówi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś głosy? Bardzo proszę, proszę się przedstawić. Erik Grzeszuba, Zrobię Środki. Dziękuję bardzo. Ja tak, w paru zdaniach. Najpierw powiem, rok 79, Ojciec Święty przybywa do Polski. I wiemy, jakie to było wydarzenie. Oczywiście najpierw, jak Ojciec zostaje Ojcem Świętym. Ale to było bardzo wielkie wydarzenie i w ludziach taka nadzieja. Ja pracowałem wtedy, bo ja miałem osobę dozoru, ktoś mnie się urywał, bo ja na powierzchni pracowałem, żeby widać na żywo to przy witaniu Ojca Warszawy. I później te spotkania Ojca i te słowa w Duchu Świętym zmienił oblicze. I zaczęliśmy żyć w tej nadziei. Rok 80, lipiec. Już są takie cije strajki, dowiadujemy się od Wolnej Europy czy Głos Ameryki. Dla mnie rodzi się syn i tym bardziej wielka nadzieja. We wrześniu ksiądz biskup Bednosz przyjeżdża na zaproszenie już takich działaczy i odprawia msza. Pierwszy raz na kopalni takie coś się dzieje i jak myśmy to wszystko przeżywali, jak to do nas wchodziło. Iśmy naprawdę z taką wielką nadzieją ciągnęli w tym następny rok, no, Solidarność się zawiązała. Ja jeden z pierwszych, oczywiście, bo wcześniej też się było w tych związkach tych zawodowych,
to nawet osoby były takie, to co ci w łebie przewrócili, jak się wulgarnie to powiedzieć. I nie było wielu ludzi z dozoru za tym, żeby po prostu dać ten przykład, poprzeć te sprawy. Ale jednak, choć może nie było, ale było u nich widać, że wielu, wielu ludzi się starało. Starało się i przyjmowało to choć troszkę tak z jakimś niepewnością. I ja dzisiaj jestem tutaj, tu dla księdza mam wielki szacunek i te słowa, bo ja tam jestem przewodniczącym, ale te słowa, żeby to przypomnieć, jak to wyglądało. Przecież mamy inteligentną młodzież, uniwersytety, szkoły i oni tego nie wiedzą. Oni tak jak to kartki były, to wszystko. Przecież ludzie zamykali to wszystko. I to jest piękne spotkanie, to co Ojciec Święty nakreślił, że zmień oblicze. Choć są trudności, widzimy jak jest to nasze społeczeństwo, ale to już jest inna sprawa. To musi mieć swoje miejsce w naszej śląskiej, a i polskiej historii. Dziękuję uprzejmie. Bardzo panu dziękuję za te słowa. Czy jeszcze ktoś z państwa chce coś dopowiedzieć? Mogę jeszcze ja coś powiedzieć? Panie, bardzo proszę. Jak to pięknie, że harcosz na tej sali się pojawia. Przepraszam wszystkich, że właśnie marnuję teraz chyba może czas, ale właśnie chciałem powiedzieć głównie o tej pamięci tego całego, całej tej, nie wiem, historii, tej stanu wojennego. Głównie moja historia ze stanem wojennym rozpoczęła się dosyć przypadkowo. Na SDM-ie pojechaliśmy z naszą grupką harcerską po Krakowie. No i była taka prezentacja, taka krótka, animowana historia Polski. No i oczywiście powiem, oprócz tego, że była tam, nie wiem, historia Polski początkowa, powstanie warszawskie i tyle, był właśnie tam taki urywek z tego filmu, właśnie stan wojenny. I właśnie mnie to zainteresowało i zacząłem tam szperać po internecie, tam różne rzeczy się. I właśnie zobaczyłem kopalnia Wujek. I tak zastanowiłem się, kurde, to jest obok mnie. Zacząłem bardziej grzebać właśnie, szperać o tej kopalni. Właśnie zastanowiłem się, czy moi koledzy z mojej klasy o tym wiedzą. I cię spytałem pierwszego napotkanego kolegę, czy wiesz w ogóle, co to jest kopalnia Wujek? I takie, no to... To kopalnia, nie? No i właśnie zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle młodzież mojego pokolenia wie w ogóle, co to jest stan wojenny, co to jest kopalnia Wujek, co tam się w ogóle działo? Przecież takie poświęcenie, ja na pewno bym nie dał oddać życia, bo za bardzo tchórzliwy jestem niestety. Ale to poświęcenie, ta odwaga, jak można oddać życie za wiarę, za to, w co się wierzy, za swoje poglądy. Może jestem, no niestety nie przeżyłem tego, co państwo przeżyli, więc mogę tylko składać współczucie to, jak straszne mogły być to czasy, ale właśnie próbuję tylko taką empatią do państwa odpowiedzieć na... Naprawdę polecam wszystkim, którzy właśnie... Tutaj mam tutaj kolegów i koleżanki. Polecam naprawdę zapoznać się z historią stanu wojennego. Naprawdę ciekawa historia. Tam może... Naprawdę można się nauczyć bardzo ważnych wartości. Dziękuję. Bardzo pięknie duchowi za to wystąpienie, dziękuję. Jest ono puentą dla naszego spotkania. I proszę nie mówić o swoim tchórzostwie. Wielka nasza poetka mówi on, nic o sobie nie wiemy, dopóki nas nie sprawdzono. I oby nie sprawdzano. Bardzo państwu dziękuję za obecność, za przybycie, za wysłuchanie. Bardzo proszę, przepraszam, myślałam, że... Zbudził mnie
do wystąpienia właśnie ten harcerz. Zmobilizował. Dlaczego? I słowa pani profesor, że coraz mniejsze zainteresowanie młodzieży jest tą sprawą. Sprawą historii, nie tylko stanu wojennego, ale historii w ogóle Polski. Mogę zapewnić, że znam taką harcmistrz, która przy życzeniach od swoich harcerzy przyjmuje w dwóch miejscach kopalni. Jedno pod krzyżem kopalni, a drugie przy życzeniach przyjmuje pod wieżą spadochronową. To są te dwa miejsca, w których ta harcmistrz przyjmuje te przyrzeczenia. Ja z kopalnią Wujek jestem, mówiąc szczerze, od prehistorii związany, aczkolwiek zakończyłem na kopalni Starszyc. Na kopalni Wujek pracował mój ojciec przeszło kilkadziesiąt lat. Mój brat też na szybie wyciągowym Lechia, jeżeli ktoś tu jest z kopalni Wujek, to wie. Mój bratanek jeszcze jest w stacji ratowniczej, jeszcze tam pracuje. Ja swoje górnictwo zaczynałem właśnie od kopalni Wujek. Mój syn też od kopalni Wujek. Gdyśmy się przeprowadzili na Zgrzebniotach, ksiądz Bolczyk nas nie znał. Bo to się tak akurat złożyło, żeśmy się przyprowadzili w grudniu 11. 13. stan wojenny. I to była chyba pierwsza msza, gdzieśmy przyszli do Michała na mszę. Jeszcze żeśmy nie wiedzieli, że nawiążemy tak bliskie kontakty z obydwoma księżmi. A panie profesor, któryśmy znali już o wiele, wiele lat wcześniej. Mnie intryguje jedna rzecz, która tu została tak na marginesie poruszona. I jest to bardzo poważna rzecz. Hasło Solidarność. To hasło powinno całkowicie zniknąć. W obecnej rzeczywistości nie ma ono żadnego znaczenia. Za naszych czasów Solidarność to była wielka rzecz. Myśmy wtedy właśnie, nie tylko na kopalni Wujek, ale i na Staszycu, i na kopalni Manifest Lipcowy, w imię tej Solidarności przelewali krew. W każdym razie ci górnicy, o których pisze ksiądz Wolczyk, na pewno nie mieli w swoich oczach tyle nienawiści do tych ZOMowców, do tych, którzy do nich strzelali, ile w tej chwili mają politycy jedni do drugich, przystępując do komunii i modląc się. Odpuść im nasze winy, jak oni my odpuszczamy, ziejąc taką nienawiścią do swoich przeciwników politycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy to już koniec pytań, głosów? Wszystkim Państwu za głosy bardzo dziękuję, za przyjście, za spotkanie. Nadzwyczajnie udane, sami świadkowie i dużo pięknych słów. A słowo jest tym wszystkim najważniejsze, i to kapłańskie, i to poetyckie, i te wszystkie słowa, które tutaj usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję i pan dyrektor jeszcze zechce za to mnie też podziękować. Wielka przyjemność i ogromny zaszczyt dziękować przemiłym gościom, świętemu Mikołajowi Bolczykowi. Jednak powiem to, co chciałem powiedzieć, szamocąc się tu przez moment, kiedy pani profesor wspomniała tutaj o marnym stanie wiedzy historycznej młodzieży. To przypomniałem sobie takie oburzenie księdza Henryka Bolczyka sprzed lat 35. Wtedy to właśnie latem, w lipcu 1981 roku.
miałem okazję uczestniczyć w łazie rekolekcyjnej trzeciego stopnia w Warszawie, w Laskach. I pamiętam jak dziś te powtarzające się pytania, takie wręcz rozpaczliwe. Powstanie warszawskie, to wy nic? Powstanie styczniowe, to wy nic? Wyszyński, Chląd, bo oaza trzeciego stopnia to jest oaza rekolekcyjna, w czasie której uczestnicy poznają jakby Kościół w drodze. To wieloznaczne tu określenie, ale między innymi też jakby historię Kościoła skracam w tej chwili, streszczam mocno, upraszczam idee i treści tych rekolekcji. Pamiętam to oburzenie, no, niewyrażone w jakiś taki dosadny sposób, ale dla mnie to było bardzo czytelne. To takie zakłopotanie, że ja o tym nie wiem, że ja o tym nie słyszałem, że ja o tym nie przeczytałem. To był, powtórzę, lipiec 1981 roku. W sumie chyba pół roku później się nieźle sprawiliśmy. Jakoś odrobiliśmy szybko te korepetycje z historii i wiedzieliśmy, gdzie i po której stronie jest dobro i prawda. Nie chciałbym, żeby to nowe pokolenie młodych Polaków było tak samo sprawdzane, jak pani profesor powiedziała, egzaminowane, wystawiane na próbę, ale jestem pełen nadziei. Tak jak między pierwszym a drugim wydaniem minęło 15 lat i tylko patrząc na te okładki, dwie, uważam, że one znakomicie oddają te dwie sytuacje, w których byliśmy 15 lat temu i dzisiaj, że jednak ta pełna nadziei okładka z 2016 roku nie jest tylko życzeniem, ale jest pewną rzeczywistością, której doświadczamy i której przykład mogliśmy tu z ust młodego człowieka usłyszeć i docenić. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność, za te wszystkie ważne, piękne słowa. Powtarzajmy je, jak powiedział Mirek Kantor, Bart, jeśli wolno go tak nazwać, stanu wojennego i nie tylko. Potrzebujemy tych słów, takich jak Polska, jak Solidarność, jak bohaterstwo, ojczyzna. To są słowa, które po prostu są nam potrzebne. Musimy ich używać. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.